Po raz ostatni tak szczegółowy herbarz powstał w Polsce kilkaset lat temu. Przy jego tworzeniu autor korzystał z opracowań naukowych zgromadzonych w Przemyskim Archiwum i Muzeum Narodowym. Dzięki temu udało się w najdrobniejszych szczegółach odwzorować ponad 150 herbów szlachty polskiej, używanych przez nią od najdawniejszych czasów. Wszystkie przedstawienia powstały w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Ich autor zdradził nam, że przy ich tworzeniu użył m.in. prawdziwego złota. Pomysł się zrodził jeszcze, kiedy miałem kilka lat i jak oglądałem po prostu film Krzyżacy Aleksandra Fałda, który był wyświetlany na Przemyskim Rynku, to była taka iskra. Wśród prezentowanych przedstawień polskiego rycerstwa są powszechnie znane herby, jak Sulima, Ostoja czy Pilawa, ale także mniej znane, jak chociażby Wysygota. Wystawę można oglądać w siedzibie Przemyskiego Archiwum do końca września.